Cześć. Być może i Ty należysz do grupy osób, które chciałyby mieć nowe oprogramowanie w swoim sklepie internetowym, ale tak naprawdę obawiają się tego, czy taki upgrade nie wpłynie negatywnie na proces składania zamówień. I właśnie z myślą o takich osobach przygotowaliśmy funkcję stagingu w hostingu WooCommerce. Między innymi możesz sprawdzić tutaj, jak Twój sklep zachowa się na przykład z inną wersją interpretera PHP niż jest stosowana przez Ciebie obecnie. Jak to zrobić? W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób możesz sobie sprawdzić działanie swojego sklepu z różnymi wersjami PHP. Jesteśmy w panelu Direct Admin. Mam tutaj przykładowy sklep internetowy na WooCommerce. No i powiedzmy, że chciałbym sprawdzić, z jakimi wersjami PHP on działa, a z jakimi nie. Naturalnie obawiam się zrobić coś takiego na produkcji, no bo może ktoś właśnie wchodzi i dokonuje zakupów, a wiadomo, zmiana wersji PHP wiąże się z pewnym ryzykiem, że nie wszystkie pluginy czy elementy Twojego motywu mogą być z tą wersją kompatybilne, dlatego najlepiej sobie taką zmianę przeprowadzić w środowisku testowym. Aby poradzić sobie z takim zadaniem, wykorzystamy funkcję WordPress Staging. Klikamy sobie więc WordPress Staging. Mamy tutaj listę wykonanych kopii roboczych, takich testowych środowisk. Jak to się robi, jak się wykonuje takie środowisko? No bardzo prosto i pokazuję to w innym materiale wideo. Tutaj skupmy się na wykorzystaniu tego środowiska do testów w wersji PHP. Możemy sobie otworzyć takie środowisko w oddzielnej karcie przeglądarki, a więc mamy tutaj przykładowy sklep testowy. Tutaj natomiast znajduje się sklep produkcyjny. Tak. Na tym testowym mamy możliwość przeprowadzenia kilku zmian, tak żebyś tylko Ty je widział bądź widziała. Jest tu m.in. wersja PHP. Aktualnie jest ustawiona 8.1. Ta część dotyczy środowiska testowego, a ta część produkcyjnego. Na produkcyjnym też jest 8.1. No i załóżmy, że chcemy sprawdzić, co by było, gdybyśmy zmienili na archiwalną wersję 5.2. Więc wybierasz sobie 5.2, klikasz zmieniaj. No i już po chwili, o, wersja została zmodyfikowana dla środowiska testowego. Wchodzisz tutaj, gdzie masz środowisko testowe, otwierasz stronę, no i niestety nie działa. Czyli wiesz już, że ten sklep nie zadziała ze starą wersją PHP i ten test został przeprowadzony w jakby sposób całkowicie bezpieczny. Możemy sobie teraz sprawdzić inną wersję, na przykład wersję 5.6. Operacja została wykonana. Odświeżamy. O, jest już lepiej. Wciąż błędy, ale już innego rodzaju. No to sprawdźmy na przykład wersję 7.3. Udało się. Wersja zmodyfikowana. Odświeżamy. I sklep ruszył. Czyli w ten sposób można sobie sprawdzić kompatybilność kilku wersji PHP, no i przekonać się, z którymi wersjami Twoje oprogramowanie sklepu działa dobrze, a które wymagałyby nieco większej uwagi. Taki proces bywa czasem pracochłonny, a dzięki funkcji stagingu możesz po prostu sobie dowolnie długo testować te zmiany, zanim wykonasz zmianę PHP w swoim sklepie produkcyjnym. Jak zatem widzisz, dzięki funkcji stagingu, po pierwsze, łatwo wykonasz kopię swojej strony, swojego sklepu internetowego, to w zasadzie jest tylko jedno kliknięcie, a po drugie, możesz przetestować sobie na tej kopii dowolną praktycznie wersję interpretera PHP i dzięki temu mieć pewność, że ta, którą ustawisz, będzie działać sprawnie. Co więcej, masz dowolnie dużo czasu na testy, bo możesz sobie tutaj sprawdzać i wybierać i wszystko to dzieje się tylko na wersji testowej, podczas gdy produkcyjny sklep działa bez zakłóceń. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat hostingu WooCommerce, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji na ten właśnie temat.